Na brak nasadzeń, a tym bardziej na brak aktywności ze strony mieszkańców nie może narzekać gmina Bartoszyce, która zmienia się z każdym dniem i te zmiany widać niemal w każdej gminnej miejscowości pod kątem estetyki, ale także zmian przyrodniczych, które poprzez udział w warsztatach fotograficznych chcą uchwycić jego uczestnicy, a ostatecznie stworzyć gminne portfolio. Gmina Bartoszyce jest rozległa terytorialnie, a przy tym bogata w aktywnych mieszkańców, którzy robią wszystko, by gminne miejscowości zyskały na swym wizerunku i były dopełnieniem otaczającej, niedotkniętej czasem i wieloma negatywnymi czynnikami przyrody. Między innymi te atuty stały się powodem do zorganizowania na terenie gminy warsztatów fotograficznych. Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy plener. Zamysł jest taki, aby każdego miesiąca zorganizować plener fotograficzny w różnych miesiącach, w różnych warunkach. Teraz miał być jesienny i organizujemy w troszeczkę mniejszym składzie kameralnym ze względu na sytuację, jaka panuje. Drugim jakby zamysłem jest, aby powstała taka fotogaleria gminy, promująca gminę na zewnątrz, czy też na stronie, nad którą obecnie pracujemy, aby pokazać piękno gminy. Więc chciałbym połączyć dwie rzeczy. Z jednej strony organizować warsztaty dla mieszkańców, aby to mieszkańcy zdobyli szlif, aby pod okiem specjalisty dowiedzieli się, jak robić zdjęcia profesjonalnie w różnych warunkach, o różnych porach. A z drugiej strony powolutku tworzyć portfolio, z czasem wystawę zdjęć fotograficznych pokazujących piękno gminy. I choć na terenie gminy jest wielu fotografów zamiłowania, to niestety plener należało dostosować do aktualnej sytuacji. Nie umniejszyło to jednak formy spotkania, być może nawet pozytywnie wpłynęło na uczestników poprzez samo założenie organizatora. Chciałbym pokazać to, że fotografem może być każdy, że ta technika nie jest trudna. Wiele osób, jeżeli jest to pierwszy taki plener fotograficzny, może się wystraszyło, że tutaj potrzebna będzie duża umiejętność, duża wiedza, a to nieprawda. Mamy tutaj panią Paulinę, która poprowadzi warsztat fotograficzny i będzie nas odwiedzała cyklicznie i chcemy pokazać, że każdy może rozpocząć przygodę z fotografią. Nie są potrzebne umiejętności. Będziemy się uczyli tego wszystkiego na każdym plenerze. Mniejsza grupa uczestników to też więcej możliwości, by poszerzyć wiedzę. Każdy bowiem z uczestników czuł się zaopiekowany przez profesjonalnego fotografa, który nie szczędził rad i wskazówek, by inaczej spojrzeć na tę dziedzinę sztuki i dostosować ją do swojej indywidualnej wizji, co było tematem pierwszego plenerowego spotkania. Przede wszystkim na poszukiwaniu własnego stylu, własnej takiej drogi trochę fotograficznej. Spróbuję troszeczkę na przekór przekazać na początku kilka takich złotych zasad fotografii, ale na końcu myślę, że zmylę uczestników i stwierdzę, że reguły są po to, żeby je łamać. I tak naprawdę myślę, że nie ma dobrych zasad fotografii, jest tylko dobra fotografia, gdzie już też możemy w fotografii takie stwierdzenie wcześniej usłyszeć. No i zasady są często po to, żeby je łamać, więc będę starała się troszeczkę ich pokierować tak indywidualnie. Nie będzie to wiedza dla ogółu, tylko z racji tego, że to są kameralne plenery, będę miała czas, żeby każdemu poświęcić chwilę i zobaczyć tak naprawdę, w którym kierunku gdzieś tam może pchnąć troszeczkę. A że miejsce wyjątkowe, bo pierwsze spotkanie odbyło się w niesamowitym dworze w Wirwiltach i na terenie całej miejscowości, to praca ruszyła pełną parą i nie sposób było nie wczuć się w atmosferę i nie skupić na fotografowaniu, niekoniecznie na w pełni profesjonalnym sprzęcie. W dzisiejszej dobie technologii tak naprawdę można wykonać dobre zdjęcie i telefonem. Mamy swoje ulubione, też niektórzy lubią już takie aparaty lżejsze, tak nie chce im się dźwigać takich aparatów, których my używamy. Ja też pracuję na dwóch, także w zależności też od nastroju, od humoru czasami, od sytuacji, od wymagań. Nie będziemy tutaj jakby stawiać żadnej takiej wysokiej poprzeczki. Po prostu chodzi o to, żeby umieć skorzystać z tego, co się ma. A na fotografii ująć to, co piękne, wyjątkowe, to, co podkreśli i wyróżni na podsumowującym plener wernisażu gminę Bartoszyce, bo przypomnijmy, warsztaty dopiero się rozpoczęły, a zamysłem jest odwiedzenie kilku miejscowości z terenu gminy.